Szanowni Państwo, przyglądając się programowi, widzimy niezwykle dobrej próby, wykłady naukowe, mające na celu naświetlenie tego, co nazywamy górnym śląskiem i tych wszystkich konsekwencji, które z tego wypływały. Ja, wybierając ten temat, oczywiście ciągle jeszcze. Z racji jubileuszowych, bo to w tym roku przypadała 40 rocznica pierwszej wizyty Ojca Świętego w naszej ojczyźnie, gdzie także wizja historii Ojca Świętego także dochodziła do głosu. Myślę, że może to przynajmniej zainteresować. Oczywiście rozumiemy, że Ojciec Święty. Górnoślązakiem nie był, na Górnym Śląsku nie działał, żadnym przywódcą ani politycznym, ani społecznym, ani zawodowym nie był. Natomiast Urząd Wysoki, który pełnił zarówno jako profesor w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, potem... Arcybiskup Krakowski, wreszcie papież, powodowało, że zainteresowanie nawet takim małym skrawkiem, jakim jest Górny Śląsk, w stosunku do całej wielkiej przestrzeni świata, także plasuje go, i to myślę nie tylko jego, ale także i innych, do jakiegoś nawiązania kontaktu z tym, co właśnie stanowi owo proprium, czyli tę właściwość Górnego Śląska. Myślę również i to chyba gdyby pogłębić taką refleksję, to Ojciec Święty musiał uwzględniać, zwłaszcza z tej perspektywy Kościoła Powszechnego, że przecież takich sytuacji, jaką Górny Śląsk ma w stosunku i do reszty Śląska, i do sąsiad... sąsiednich różnych ziem, i do sąsiednich państw. I... W poszukiwaniu swojej tożsamości i przynależności od państwa piastów, i tak dalej, że takich sytuacji miewał bardzo wiele. I wiemy, że nie wszędzie przecież się układa wszystko zawsze z taką spolegliwością, że wszystkie narody, wszystkie grupy społeczne, wszystkie żyją zawsze w idealnej jakiejś tam harmonii, a tylko na Górnym Śląsku były problemy i to nie aż do powstań, które jak wiemy rozdzierały niejedno serce i niejedno życie. Dlatego też to spojrzenie myślę jest takim jakby takim, takim odblaskiem tego, co można powiedzieć o człowieku XX stulecia, który no, jest jakby wzorem pewnym, jak należy traktować to, co ogólnie nazywamy historią, znajomością i rozumieniem przede wszystkim pewnych procesów dziejowych, w których uczestniczymy. Bo wszyscy się z tym spotykamy i zmagamy, myślę, że zwłaszcza Dobrzy historycy, których tutaj jest niemało, wiedzą, że samo skonstruowanie z tego, co było w świetle znajomości faktów i ich następstw, to jest pierwsza czynność, którą owszem każdy historyk. Musi wykonać. Ale to nie jest jeszcze rozumienie historii. To jest dopiero jakby początek tego wielkiego wysiłku, w którym trzeba uwzględnić bardzo wiele innych odniesień, które dopiero zarówno w sensie filozofii, w sensie znajomości praw rządzących polityką, praw rządzących socjologią, praw rządzących, także i teologią będzie można pogłębić. I, i z tym się stykamy i myślę, że dojrzały historyk to taki, który potrafi rzeczywiście zobaczyć miejsce swojego powiedzmy w tym wypadku Bohatera na tej wielkiej przestrzeni, w której trzeba uczestniczyć. Karol Wojtyła, a potem Jan Paweł II. Wiadomo, że to jest filozof, nie historyk, to jest poeta, znawca literatury, także duszpasterz, teolog i przy tym, jak wiemy, hierarcha kościelny najwyższego stopnia. Z pewnością był wrażliwy na echa przeszłości i zawsze próbował to analizować i zrozumieć z pożytkiem dla przyszłości i papież Przedtem Karol Wojtyła, arcybiskup, zajmował się wieloma tematami historycznymi i trzeba przyznać, że no, nabrał bardzo dobrej znajomości przynajmniej tych zagadnień z przeszłości, które były bliskie i jego urzędowi i jego odbiorowi. Więc tutaj mamy do czynienia z kimś, kto jest przedstawicielem no, szerokiego świata i takich ludzi, Mamy więcej bo historyków wszystkich nie mamy są ludzie którzy inaczej mogą podchodzić do analizowania i przysposabiania przy sobie historycznej wiadomości i to jest myślę bardzo interesująca jakby ilustracja że do tego Mówiąc tak nieco katechetycznie, trzeba było dojrzewać. Tego się nie ma gotowego od razu. To trzeba gdzieś tam w sobie absorbować i umieć to, oczywiście, układać na jakimś tam szerokim tle znajomości pewnych praw. Ja w zeszłym roku, sobie dobrze przypominam, miałem parę odniesień mówiąc o Janie Pawle II, gdzie wskazywałem na. To bardzo ważne przesłanie, które się z Urzędem Piotrowym Jana Pawła II wiązało, żeby wejść w zrozumienie tego, z czego wychodzimy i co to oznacza. Przynależność do konkretnego ludu, narodu, przynależność także do określonego państwa i uczestniczenie w wielu tych procesach i tych wszystkich kwestiach, które są powiązane z odbiorem, ale także i z kształtowaniem tego, w czym uczestniczymy. Powiem tylko, to zostawiam, jeżeli będzie potem taka wola, to w druku to może wyjdzie, to chcę tylko powiedzieć, że dla Jana Pawła II i wcześniej Karola Wojtyły przeszłość Polski, znajomość historii ojczystej Także tego wszystkiego, co się wiązało z Polską, jak chociażby Śląsk, na pewno jest jednym z ważniejszych dokonań, tak bym powiedział, osoby Karola Wojtyły, Jana Pawła II, które uczyły go ogromnego szacunku dla każdej lokalnej wspólnoty i każdego człowieka, bowiem personalizm, który trzeba uszanować i człowieka widzieć indywidualnie w jego całym bogactwie, to jest duża powiedzmy sobie praca, jak, jakiej dokonał Karol Wojtyła i nie chcę używać oczywiście jakichś tutaj uproszczonych wielkich słów, ale z pewnością ze wszystkich jego przecież działań, a jako papież był niezwykle aktywny, z tego bardzo dobrze się wywiązał i szacunek zdobył od swojej ojczyzny aż po najdalsze zakątki Papuji Nowej Gwinei, czy tam Alaski, czy Ameryki Łacińskiej, czy Afryki. Stąd też i myślę, taka króciuteńka refleksja na temat jego rozumienia, czym był śląski jest myślę z pewnością jakimś takim drobniuteńkim kamyczkiem do całej mozaiki, która potem będzie płynęła z tego oglądu dziejów mieszkańców Górnego Śląska, dziejów bardzo skomplikowanych, tak jak powiedzmy szczerze, skomplikowana jest każda ludzka dusza i na pewno podziały czy przynależności nigdy nie płyną według równych jakichś linijek, tylko to płynie gdzieś tam w sercu. Myślę, że nie mogło zabraknąć w posłudze i Karola Wojtyły i Jana Pawła II tematów śląskich, czy przynajmniej odniesień do Śląska. Można się oczywiście zastanawiać, to co wspomniałem, czy to zainteresowanie akurat Śląskiem było czymś jakby zaplanowanym, że to jeszcze muszę wykonać, to jako Karol Wojtyła z Wadowic pochodzący arcybiskup krakowski, a potem papież, czy to rzeczywiście też muszę to uwzględnić i lekcje odrobić, czy jest to Otwarta taka rzeczywiście empatia tego wspaniałego człowieka w relacji do każdego skrawka ziemi. Na pewno Śląsk był bliski sercu Karola Wojtyły, jako jedna z części wielkiej ojczyzny polskiej, a te bardzo skomplikowane losy jej mieszkańców w minionych wiekach powodowały, że na krainę tę spoglądał prawdopodobnie niejako z pewnego oddalenia i kojarzyła się jednak ona w różnej formie, w różnym natężeniu z tym wysokim ideałem polskiego patriotyzmu. To jest oczywiście robocza teza, którą by trzeba teraz poprowadzić, ale to sobie zostawmy na jakiś inny czas. Natomiast szacunek dla tej trwałości, wielu odniesień do świadomej łączności z piastowską przeszłością także i Śląska obok innych dzielnic Polski, nakazywały z pietyzmem odnosić się jemu do wszystkiego, co mówiło, traktowało, wyjaśniało zarówno sens przeszłości mieszkańców tej ziemi, jak także i wyzwań, które stały i w jego czasach, ale też z tym spoglądaniem w przyszłość. Trudność mogła sprawiać świadomość, i z pewnością to profesorowie tutaj jeszcze będą rozwijali, że w przypadku Górnego Śląska no, jest zawsze jakby zgrzytem, no, że przecież jednak tego się nie da wykreślić. Znaczący był także udział elementu niemieckiego, zarówno w wymiarze politycznym, jak też. We wszystkich urządzeniach społecznych, w kulturze, nawet w układach religijnych, to sobie szczerze trzeba powiedzmy uświadomić. Stąd te wszystkie zmiany, jakie tu następowały, i te wpływy one powodują, że ten obraz z Górnego Śląska taki ładny, zgrabny, słodziutki na pewno nie będzie. Dlatego tym bardziej potrzeba. O takiej, takiej bardzo dojrzałej, wyważonej, wyważonego spojrzenia na to, czym jest Górny Śląsk, kim są mieszkańcy, którzy od wieków tutaj żyją i noszą w sobie całe, całą tą wielką spuścizną. I tu jest oczywiście i to, co wspomniałem, z pewnością w stosunku do Śląska, ale także i do ojczyzny samego Karola Wojtyły się wiązało. I z niemiecką Tą kulturą no, zetknął się już przecież w dzieciństwie. Języka niemieckiego nauczył go ojciec emerytowany podoficer armii austro-węgierskiej. Język ten szlifował w Wadowickim Gimnazjum pod kierunkiem nauczyciela Józefa Tica i zdawał go na maturze z bardzo dobrą oceną. Ta znajomość języka znowu była dla niego nie tylko zwykłym narzędziem, żeby móc tylko się porozumiewać i rozmawiać, ale to, co jest bardziej powiedzmy sobie, istotne i tutaj biografia Karola Wojtyły Jana Pawła II jest niezwykle tutaj inspirująca, bo przecież wchodzenie. W te, te szerokie kontakty, ale przede wszystkim jako dorobek umysłowy, duchowy, także tej strefy kulturowej i politycznej, były niezwykle cenne. Język niemiecki to nie tylko, że rozmawiać potrafił, ale otwierał mu drogę do przyswojenia sobie myśli filozoficznej, teologicznej, by wspomnieć, że przecież przedmiotem jego habilitacji była etyka w ujęciu Maxa Schellera, niemieckiego filozofa i socjologa. A myśl świętej Teresy Benedykty od Krzyża, czyli Edyty Stein, chłonął w jej ojczystym języku. Przywołując te fakty, chcę. Tak, jakby tylko nie wskazać, szanownym Państwu, że ta perspektywa patrzenia także na Śląsk i jego problemy. Była jakby taką komplementarną wartością, której nie można było zlekceważyć, czy nie można było uprościć zbyt mocno. To jest bardzo szerokie zagadnienie, i Janowi Pawłowi II to zawsze się kojarzyło z tym, że ten ewangeliczny nakaz głoszenia dobrej nowiny wymaga także przekroczenia. Pewnych progów, co zresztą jest tytułem jednej z jego książek, przekroczenia tych progów, które sami sobie niekiedy stawiamy, by nie upraszczać czy tym bardziej nie fałszować określonego dziedzictwa. Stąd też i dla Jana Pawła zawsze troska o Śląsk, ale i o wszystkie inne rejony, zwłaszcza jako papieża, to jest także troska bardzo jasno skonstruowana. To jest przede wszystkim wizja Kościoła, który ma do spełnienia w każdym społeczeństwie niezwykle ważne zadania. I, i temu się poświęcił. I tutaj widzimy, gdyby przejść ten, ten wielotysięczno-stronicowy dorobek Jego przemówień, Jego refleksji, myśli, słów na różne okazje. Ukazuje się to wszystko w sposób niezwykle konsekwentnie prowadzony to przekazywanie, umacnianie fundamentu wiary, ale ciągle z poszanowaniem tego, skąd ludzie wychodzą. I myślę, że te dyskusje, które w kościele też się pojawiają, i jak wiemy, problemy akomodacyjne chociażby w Azji, Wschodniej, w Chinach, w Japonii, które się pojawiały już w wieku XVII i dzisiejsze wszystkie zagadnienia inkulturacyjne, one mają swoje odniesienie do tego, co na początku wskazaliśmy. Do tego, co zawsze każdego człowieka w pojęciu patriotyzmu, swojej ojczyzny, swojego miejsca w tym świecie jest bardzo, a bardzo istotne. Czy powiedzmy sobie, Jan Paweł II, a przedtem Karol Wojtyła, była. Czy, powiedzmy sobie, Śląsk był dla niego tylko jakąś turystyczną przestrzenią, którą poznawał. Z pewnością z tego, co wiadomo, na pewno tak nie było. To było zawsze uczenie się każdego skrawka ziemi, uczenie się także tego, tego, z tej specyficznej wartości, którą każdy z tych rejonów, powiedzmy sobie, miał. I myślę, że. Kiedy zwłaszcza po wojnie w Krakowie spotkał studiujących kandydatów do kapłaństwa z diecezji katowickiej, z pewnością był to punkt zaczepienia, by się, by poszukać, co się złożyło na taki kształt. Dlaczego akurat seminarium śląskie z diecezji katowickiej było w Krakowie? To jest cała historia, którą by trzeba poznać. To nie był przypadek. I takich kontaktów można by odnotować bardzo, a bardzo wiele. Tak samo do rangi takiego bardzo ciekawego symbolu bywa, bywała sprawa chociażby w wielkiej biografii Karola Wojtyły i papieża, ale przeszła. Mianowicie w parafii Boguszyce niedaleko Opola, parafia jak najbardziej z mieszkańcami tradycyjnymi, był proboszczem ksiądz Antoni Czekala wyświęcony w 1948 roku. On razem z, Karol Wojtyła z Czekalą razem z Ktoś powie, drobnostka, której nie warto żadnej uwagi poświęcać, a jednak do tego kolegi kursowego każdego roku przyjeżdżał na zjazd kursowy. Było ich niewielu, ale to była okazja. Ja sam pamiętam, jak biskup Job w Opolu opowiadał, ile Karol Wojtyła czerpał z, z takich odwiedzin w zwykłej, śląskiej parafii, bez większego znaczenia. Z punktu widzenia jakiegoś ogólnego. Ale ta, to łączył Karol Wojtyła jak te rzeczywiście przysłowiowe kamyczki w wielkiej, w wielkiej mozaice. Kiedy go zaproszono we wrześniu 1955 roku, to przecież ma dopiero lat 35, jest wschodzącym, powiedzmy sobie, wykładowcą i zaproszono go na zjazd duszpasterski dla księży na górze Świętej Anny. I pozostały wspomnienia i pozostały sprawozdania, że ten młody ksiądz, którego nie znano jeszcze wtedy, miał bardzo wiele pytań. Dlaczego akurat dyskusje duszpasterskie na górze Świętej Anny dotyczyły tych różnych kwestii, których on ze swojej małopolski nie znał, a tutaj z nimi się spotkał, to Znowu temat na bardzo ciekawą wymianę uwag, ale tego się uczył. Ja chcę tylko to wydobywać, by powiedzieć, że, że tak, taką drogą dochodził Wojtyła. Nie, że słucha wykładów uniwersyteckich pięć godzin dziennie i buduje swoją wiedzę. Nie, to jest, to jest wiedza. Które, którą nabywał dzięki jego osobistym pewnym zapotrzebowaniu. No a już oczywiście czymś najbardziej zasługującym na taki szacunek to są oczywiście relacje z biskupem Franciszkiem Jopem. To był ordynariusz jego, bo biskup Jop po aresztowaniu arcybiskupa Baziaka w Krakowie przez cztery lata od. Grudnia 1952 do grudnia 56 był zwierzchnikiem archidiecezji krakowskiej. Wtedy młody Wojtyła go y, rzeczywiście mógł poznać, a biskup Jop poznał Wojtyłę i kiedy na, nominacja na nowego biskupa pomocniczego, młodego wtedy 38-letniego księdza y, habilitowanego już przyszła, y, zaprosił Karol Wojtyła biskupa Jopa do Współkonsekracji jego w katedrze wawelskiej 28 września 1950 roku. Ja sam jako kleryk pamiętam, byliśmy pełni podziwu, że Karol Wojtyła był zawsze przy największych uroczystościach w Opolu, zwłaszcza na zaproszenie biskupa Jopa. Sam słuchałem w, 50, w 1970 roku, kiedy biskup Jop przeżywał 50-lecie swojego kapłaństwa. Karol Wojtyła, kardynał, wygłosił kazanie. Myślę, że wszyscy wtedy byli niezwykle zasłuchani, jaką znajomość problematyki śląskiej, dopowiem tylko w nawiasie, w Kazaniu też się pojawiła taka jakby uwaga, no, że jak, nie tyle, żeby żałował biskupa Jopa, że mu przyszło z pięknego Sandomierza, Krakowa, przyjść na Śląsko Polski, ale zdawał sobie sprawę i dał wyraz temu w tym kazaniu, no, że jednak niestety nie jest to ziemia łatwa. Nie chodzi o ziemię, chodzi o ludzi, którzy na tej ziemi żyją. Ale z drugiej strony, kiedy w Kamieniu na, w okresie milenijnym w 66 roku poprosił go biskup bio trochę wcześniej, by odprawił w Kamieniu w ojczyźnie odrowążów mszę świętą, no to tu znowu włożył całe swoje serce. Kazanie miał owszem prymas Wyszyński, ale kardynał Krakowski wtedy przewodniczył Eucharystii i słowo wstępne wygłosił, gdzie wykazał się niezwykle ciekawym, powiedzmy sobie, takim dobrym obrazem, jaki Śląsk, powiedzmy sobie, w nim tkwił. Większą rzecz, i tutaj myślę, ksiądz Wuwer chyba więcej będzie mógł na to powiedzieć, wiązały go oczywiście z tym, że... Przyjmował zaproszenia na pielgrzymki mężczyzn w ostatnią niedzielę maja do Piekar Śląskich. To, u, to urosło do rangi nie tylko symbolu, ale do takiego bardzo ważnego narzędzia, w którym mógł on się dzielić z ludem górniczym, a więc z którym nie miał za wiele wspólnego ze swojego dzieciństwa i młodych lat. Natomiast wszedł w określoną mentalność tego, co ten etos górnika, powiedzmy sobie, w sobie zawierał. I jeżeli, powiedzmy sobie, takie rzeczy dokonywały się, to jasna jest rzecz, że do każdej tej rzeczywistości śląskiej odbierał jakąś swoją żywszą relację. Powiem tylko, no to już tutaj prodomosuła, że także i diecezja gliwicka, młoda diecezja, jak wiemy, utworzona właśnie przez Jana Pawła II 25 marca 1992 roku, znalazła się także w sercu tego wspaniałego pasterza. Tutaj pochwalę się tylko, że akurat Rok później zaczęła się w styczniu 1993 roku wizyta Dlimina biskupów polskich. To było akurat, kiedy 6 stycznia tegoż roku, 93, udzielił mi święceń biskupich razem z innymi dziesięcioma biskupami ze świata. I potem mieliśmy spotkanie w takim gronie dziesięciu czy jedenastu biskupów to dość dużo pytał właśnie o specyfikę Gliwic, ciekawiło go to czy ta decyzja i ta jego decyzja była słuszna. O Opolu już wiedział więcej z dawnych czasów, ale czy diecezja gliwicka jest czymś co będzie można określić, że była to decyzja słuszna, decyzja, która rzeczywiście wniosła jakąś nową, powiedzmy sobie, wartość. I kiedy jeszcze miałem okazję z nim rozmawiać to przecież było tydzień dwa po moich święceniach kilka razy do mnie się zwracał mówi pilnujcie tego z czego wyrośliście bo to są najcenniejsze te jakby jedwabne nici które wiążą to co jest najcenniejsze a kiedy w 1999 roku, to wszystkim znane, 20 lat temu, w czerwcu, miał przybyć do Gliwic, ale wiemy, choroba uniemożliwiła, i kiedy te spektakularne były wydarzenia, 15 czerwca nie mógł przybyć, przybył 17 na krótką chwilę tylko na lotnisko i ten piękny dialog, ale na 15 czerwca przysłał swoje kazanie, które miał wygłosić. I y, po, pozwolę sobie tylko y, taką, powiedzmy, jakby y, sumującą refleksję dać. W diecezji gliwickiej jestem po raz pierwszy, bo jest to młoda diecezja, która powstała kilka lat temu. Dlatego przyjmijcie moje serdeczne pozdrowienie. Cieszę się, że na szlaku mojej pielgrzymki do ojczyzny znalazły się gliwice miasto, które niejednokrotnie odwiedzałem i z którym łączą mnie szczególne wspomnienia. Z wielką radością nawiedzam tę ziemię ludzi ciężkiej pracy ziemię górnika, ziemię hut, kopalń, pieców fabrycznych ale też ziemię posiadającą bogatą tradycję religijną. Myśli moje i serce otwierają się dzisiaj ku Wam tu obecnym, ku wszystkim ludziom Górnego Śląska i całej ziemi Śląskiej, zwłaszcza których znam z piekar Śląskich. W ciągu dziejów byliście zawsze zjednoczeni z Kościołem, z jego pasterzami, mocno przywiązani do tradycji religijnej Waszych przodków. Zwłaszcza długi okres powojenny, aż do zmian, jakie nastąpiły w naszym kraju w 1989 roku, który był czasem wielkiej próby wiary także i dla Was. Trwaliście wiernie przy Bogu, opierając się i ateizacji, i laicyzacji narodu i walce z religią. Przypominam sobie znowu z piekar śląskich, jak tysiące robotników śląska powtarzało zdecydowanie w piekarskim sanktuarium hasło Niedziela Boża i Nasza. Czuliście zawsze potrzebę modlitwy i miejsc, gdzie mogłaby się ona wznosić. Dlatego nie brakło wam woli ducha i ofiarności, aby troszczyć się o budowę nowych kościołów, miejsc kultu, których wiele powstało w tamtym czasie w miastach i wioskach Górnego Śląska. Drogie Wam było również dobro rodziny. Zapraszaliście i mnie na te wspólne śląskie uroczystości. Bardzo chętnie głosiłem Wam Słowo Boże, bo potrzebowaliście umocnienia w trudnym czasie zmagań o zachowanie chrześcijańskiej tożsamości i zachowanie ludzkiej godności. Może nie będzie w tym wiele patosu, ale chcę powiedzieć, że w świetle chociażby takiego krótkiego sformułowania wychodzi niezwykle bogata, syntetyczna wiedza Karola Wojtyły, Jana Pawła II o Śląsku. Tego Rzeczywiście nie można mu odebrać, by nie rozumiał tego Śląska i wiedział, że obok bardzo wielu problemów trudnych, a nie mało ich było, była jednak ta warstwa fundamentalna, która spowodowała, że Śląsk i jego mieszkańcy przetrwali i stanowią jakąś bardzo istotną część tego dziedzictwa, które budowało powiedzmy to szczerze, także i polski patriotyzm i wszystkie te odniesienia, bez których byśmy nie mogli pomyślnie spoglądać w przyszłość. Dziękuję bardzo.